Witajcie kochani na dzisiejszym filmie. Dzisiaj tematem jest pokochaj jaźń. Zapraszam. Dzisiaj będziemy mówić o jaźni, o energii Michała Archanioła, o asertywnej, męskiej, pewnej energii, która przeżywa bardzo istotny kryzys w dzisiejszych czasach i ten kryzys jest niezwykle niebezpieczny dla nas wszystkich. Kochani, energia męska jest energią, która jest racjonalna. Ma kontakt z tym, co tutaj się dzieje. Widzi, obserwuje rzeczy i nie ma na nich narzutu swojego emocjonalnego, co ona czuje. To jest bardziej zadanie energii żeńskiej. O, ja tu widzę kosę drzewinę, ja albo ją kocham, albo ją nie kocham, bo się o nią pokuję, tak? Energia męska, okej, widzę kosę drzewinę. Co mogę z nią zrobić? Jak mogę ją ominąć? Kochani, ze względu na to, że mamy obecnie bardzo potężny kryzys męskości, kryzys dla mężczyzn, ma to konsekwencje takie, że jeżeli, będziemy oczywiście mówić w kontekście rozwoju duchowego, jeżeli rozwijamy się duchowo i w którymś momencie zatracimy kontakt z energią męską, pewną, racjonalną, to może się zadziać taka katastrofalna rzecz, mianowicie wpadniemy w rejony chorób psychicznych. Jakiś czas temu robiłem film o chorobach psychicznych. W opisie do tego filmu dam wam do niego link. Kochani, choroby psychiczne, moja obserwacja jest taka, bardzo często wynikają z tego, że ktoś nie ma kontaktu z rzeczywistością, z racjonalnością. I często jest to spowodowane konfliktem z męskością, konfliktem z ojcem, konfliktem z męskimi energiami. Teraz energii męskiej potrzebuje każdy z nas, bez względu na to, czy jest kobietą, czy mężczyzną. I brak jej skutkuje brakiem zdecydowania, brakiem asertywności, często wejściem w toksyczną, żeńską energię manipulującą, która nie powie wprost, że czegoś nie chce, czy że czegoś nie zrobi, czy że coś jej się nie podoba, tylko będzie tak kombinować, lawirować, często w sposób właśnie toksyczny, niejawny. Każdy z nas potrzebuje, kochani, tego. Każdy z nas potrzebuje pewnej dozy stanowczości. Oczywiście mężczyźni, jako że są mężczyznami, będą mieli tej energii więcej. Kobiety pewnie będą jej przejawiały mniej, ale to zależy od poszczególnego, że tak powiem, osobnika, od konkretnego modelu. Każdy z nas jej potrzebuje. Jeżeli nie mamy tego, stajemy się wewnętrznie krusi, słabi. Bardzo łatwo jest nas wybić z rytmu, wybić z toru, wybić z tego, co chcesz czynić. Jest to bardzo ważne dla tych z was, którzy chcą podążać ścieżką, drogą nauczania duchowego. Dla tych z was, którzy mają kurs, to odsyłam was do filmu o 7 etapów rozwoju duchowego, który zrobiłem jakiś czas temu właśnie dla wszystkich uczestników kursu. A jak ktoś nie ma kursu, to zapraszam, żeby się zasubskrybować. Linki do kursu macie w opisie. I ci z was, którzy przemierzają drogę nauczycielską czy uzdrowicielską, nieraz będziecie się konfrontować z ludźmi, którzy chcą was z waszego szlaku wybić, bo im się to nie podoba, to co robicie, czy to co przez was przepływa. Energia męska, asertywna nie jest energią walki, w tym sensie bezsensownego nawalania się z kimś o coś, bo to nie ma żadnego sensu. Jest to energia wyboru, energia konsekwencji, energia trzymania się i pójścia za tym, co góra czy wyższa siła daje tobie do zrobienia i do wykonania. To jest trzymanie się tych torów, które są dla ciebie dane, a jeżeli komuś to przeszkadza, no to trudno. To jest twoje doświadczenie, twój wybór. Ty będziesz miał tego konsekwencje, nie ta osoba. I no cóż, nie zawsze, nie wszyscy tutaj musimy się na planecie Ziemia, jeżeli chodzi o wszystko, zgadzać. Jest to piaskownica, jest to nasza szkoła czy przedszkole, w której się wszyscy jako dusze uczymy, ewoluujemy. I to, że ktoś myśli inaczej niż ty, nie znaczy, że on ma rację lub jej nie ma, lub że ty masz rację, czy jej nie masz. Przypominam film Kto ma rację? Też w opisie go wrzucimy. Kochani, to nie o to chodzi. To chodzi o to, że ty masz możliwość, masz prawo wyboru. Zostało ci nadane przez Boga, przez Twórcę, prawo wyboru, prawo stanowienia o sobie. I potrzebujemy z tego prawa korzystać. Często zabieramy sobie to prawo, bo jesteśmy z kimś, z czymś związani czy uplątani, bo się w coś związaliśmy, czy uplątaliśmy w coś, z czego nie potrafimy wyjść i co nas znacząco ogranicza nasz rozwój. Energię męską bardzo fajnie reprezentuje Archanioł Michał, który z ognistym mieczem stanął przed Lucyferem czy przed szatanem, który buntował się przeciwko Bogu i powiedział,
jako pierwszy wystąpił, powiedział, któż jak nie Bóg. Czyli jakby jako pierwszy stawił czoła tym toksycznym, zakłamanym manipulacjom. Możemy to przetłumaczyć bardziej na współczesny język. I ta energia jest niezwykle potrzebna nam teraz, w dzisiejszych czasach, ponieważ ilość różnych psychomanipulacji w naszym obecnym społeczeństwie, niezdrowych wzorców, w zasadzie jest tak zatrważająca. Słyszałem w ogóle statystyki, że liczba osób z zaburzeniami psychicznymi w Polsce w 2019 to było 8 milionów wśród dorosłych i 4 miliony pośród dzieci. I teraz myślę, że COVID te statystyki pewnie jeszcze podbił. Tak więc mamy zatrważającą liczbę ludzi, którzy mają problem. Zobaczcie, jakie to się zbiega, wszystko równolegle w czasie. Mamy kryzys męskości, patriarchat upadł. Jest coś, co jest czymś, nie jest patriarchatem, nie jest matriarchatem, jest czymś dziwnym. Nie znaczy, że patriarchat czy matriarchat jest dobry, czyli dominacja odpowiednią czy mężczyzn, czy kobiet. To nie o to chodzi, nie chodzi o dominację. Tylko chodzi o to, żeby w ogóle uznać miejsce i rolę każdej z tych energii, każdej z tych płci, ponieważ każda z nich jest potrzebna i niezbędna do równowagi. Każdy z nas pojawił się tutaj ze względu na połączenie energii męskiej i żeńskiej. I my tego potrzebujemy, tak jak potrzebujemy dwóch nóg, żeby iść stabilnie, tak samo potrzebujemy każdej z tych energii. Jeżeli jedną z nich odrzucamy, a to w pewien sposób zrobiła nasza cywilizacja w jakimś stopniu, próbuje tą męską powiedzieć, nie, to jest złe, mamy wszystko akceptować, mamy się na wszystko godzić. Kochani, nie, nie mamy wszystkiego akceptować, nie mamy na wszystko się godzić. Jeżeli ktokolwiek taką polityczną poprawność chce prowadzić, to on chce zrobić to po to, żeby samemu zmanipulować i nie dać ci możliwości powiedzenia nie na to, co on będzie robił. I to jest bardzo potężna manipulacja, niezwykle skuteczna w dzisiejszych czasach, ale też bardzo szkodliwa. Kochani, umiejętność powiedzenia tak czemuś i nie czemuś innemu, czyli umiejętność decydowania, to nie jest to samo co osąd, bo to czasami ludziom się myli w toku rozwoju duchowego. Myślą sobie, że o, ja mam wszystko akceptować, o, ja mam wszystko ukochiwać. Generalnie tak, każdą sytuację jako dusza na poziomie jedni masz ukochiwać, masz się z nią jednać, ale na poziomie tym tak zwanym zewnętrznym, to nie znaczy, że masz ją bezkrytycznie przyjmować. Jeżeli ktoś cię okłada, to nie znaczy, że tak ma być. Bo on może cię okłada tylko po to, żebyś wstał, może nie tylko, żeby mu oddać, to pewnie nie o to chodzi, najczęściej nie, tylko po to, żebyś stanowił o sobie i powiedział, nie, dość, koniec tego, wstaję z kolan. Wszystkich tych z was, którzy potrzebują takiej energii, kontaktu z czymś takim, zapraszam was bardzo serdecznie na warsztat Pokochaj Jaźń z energią właśnie Michała Archanioła, który będzie teraz 22-26 listopada 2023. Pierwszy raz warsztat z tą energią. Warsztaty nie są powtarzane. A więc jeżeli ta konkretna odmiana świadomości, ten konkretny przejaw jest Tobie na teraz potrzebny, z serca zapraszam. Linki macie po tej stronie ekranu oraz w opisie. Myślę, że to będzie niezwykle silne i mocne, transformujące doświadczenie i będziemy się skupiać w nim, też na tym, żeby poczuć tą Twoją umiejętność podjęcia decyzji, jak zrobić to, żeby wybrać, jeżeli ktoś stara się Ciebie zmanipulować, jeżeli ktoś stara się Ciebie gdzieś tam spętać, jeżeli ktoś Ci stara powiedzieć nie, nie możesz, jak ten polityk, tak, rasowy. I tych spętań, kochani, jest bardzo dużo w dzisiejszym świecie. W zasadzie ten świat, często rodziny, to są jedne wielkie spętania. Tak, to nie są więzy rodzinne, w tym sensie coś, co nas łączy, tylko coś, co nas więzi. Więzi. Więź, więzienie, tak? W tym sensie. Niestety tak to często wygląda. Większość ludzi nie potrafi zrozumieć i przyjąć relacji opartych na wolności, a taką relację dał nam Bóg. To jest naczelna nasza relacja. Wolność. Stworzył Ciebie w wolności i to jest największe prawo we wszechświecie. Najpotężniejszy. Teraz my, gwałcąc to prawo, a często sami to robimy, sami wchodzimy w rolę manipulatora, o czym często nie wiemy. Nie dajemy komuś możliwości wyboru. Tak, bo o, ja cię uratuję od czegoś tam i od czegoś tam, bo ja wiem lepiej, bo coś zadziałało w moim życiu, nie musisz siedzieć w tym dole. Skąd ty niby to wiesz? Skąd taka pewność, że ktoś ma nie siedzieć w jakimś dole? Fajny cytat z Ewangelii. Czy to jest twoja sprawa, że jakiś sługa się wywala? Czy to nie jest sprawa pana tego sługi, że on się wywala i leży? Tak więc, kochani, wolność dla ciebie, ale
to w tym samym momencie zakłada wolność dla świata. Bo jeżeli chcesz się z kimś związać lub z czymś, związać na zasadzie nie współdziałania, bo to jest zupełnie co innego, żebyśmy mieli jasność, bo często to się ludziom totalnie myli, że okej, czy ja muszę być w totalnej wolności, to nie mogę mieć żadnej relacji z żadnym człowiekiem, czy nie mogę mieć żadnej umowy. To nie jest tak, kochani. Możemy mieć umowę, na przykład umowę wydawniczą z wydawcą, wykłady i nie tylko. Linki do książek znajdziecie w opisie. Możemy mieć umowę, możemy z tych umów otrzymywać wynagrodzenie, tak jak ja otrzymuję wynagrodzenie z każdej sprzedanej książki w postaci tantiemów. Ale jest zupełnie co innego stworzyć relację z kimś w wolności, w której umawiacie się, że okej, przez pewien odcinek czasu coś będzie jakoś, tak długo jak oboje to czujecie, niż takie związanie się, takie my musimy coś, jakoś musi być. To musi tak wyglądać, bo jakby to nie było, jakby tego nie było. Jesteśmy związani do końca życia. Śmiech na sali. Jesteś połączony z każdą duszą do końca wszechświata i jeden dzień dłużej, na zawsze, ale to nie znaczy, że tutaj na ziemi potrzebujesz każdy dzień z kimś spędzać. To są dwa zupełnie różne tematy. To jesteś powiązany z każdą osobą, nawet z terrorystami. Jesteś z nimi powiązany. W tym sensie na najwyższym, na najgłębszym poziomie, na poziomie duszy, to my jesteśmy tą świętą jaźnią. Dlatego pokochaj jaźń, czyli pokochaj to światło w tobie, to światło, które tworzy. To jest też aspekt męskiej energii. To wyniesienie całkowicie poza ten świat, poza to złudzenie. I to jest tak ważne, kochani, żeby nie wypierać tej energii, nie odrzucać jej, bo wtedy człowiek traci kontakt z rzeczywistością i tą ziemską, i tamtą z góry również, grzęźnie w czymś i jest bardzo ciężko. I ja obserwuję to, kochani, jak dla wielu osób w rozwoju duchowym przeróżne zaburzenia psychiczne są wyzwaniem i główną przyczyną w mojej obserwacji jest to problem z energią męską, problem z zauważeniem, z obserwacją, że o, tutaj jest kawałek jakieś tam kosodrzewiny, jakaś tam po prostu super toksyczna relacja, mam tu rękę i tak długo jak będę mieć tu rękę, to będzie mnie to kłuło. No jak zaobserwujesz wprawdzie to, co jest, a nie to, co chciałbyś, żeby było, że to jest kosodrzewina, na zawsze będzie kłuła, bo ma kolce, bo taka jest, to życie staje się prostsze, bo rozwiązanie przychodzi samo. A my często mówimy, nie, to tylko tak czasami kłuje. Idzie się przyzwyczaić. Po 10 latach, wiesz co, to kłucie czujesz raz na tydzień. Cały czas nim jesteś, to, że jesteś cały zakrwawiony wewnętrznie z powodu czegoś lub kogoś, to nie znaczy, że to jest super. Po prostu się przyzwyczaiłeś do czegoś, co jest niezdrowe. I wtedy dzieje się wielkie zagrożenie duchowe i mentalne również, które polega na tym, że ty ten swój ból, który masz w jakimś oczywistym miejscu, wyrzucasz w inne miejsca, gdzie go nie ma. To jest taki troszeczkę mechanizm wyparcia. Może nie do końca tak to działa, ale po prostu, że ból, który doświadczasz gdzieś, nie chcesz na niego patrzeć, nie chcesz spojrzeć w rzeczywistości na to, czym to jest, jak ty się zachowujesz, jak się zachowuje druga osoba, jak się coś, jakieś czymś coś jest i przez to ten swój ból wyrzucasz gdzie indziej, tam, gdzie go nie ma. I wtedy powstaje tutaj niezły kociokwik, niezły mętlik i on jest super toksyczny i super destruktywny. Dlatego, tak jak mówiłem, zapraszam serdecznie na warsztat. Będziemy te wszystkie rzeczy uwalniać. Pokochaj się z energią Michała Archanioła. Pozdrawiam Was serdecznie, kochani. Wszystkiego dobrego. Hej.